Halo, halo, czy teraz słychać? Dajcie znać, bo chyba się udało. Chyba się udało. Jeżeli mnie słychać, to bardzo się cieszę. Ciągle jest brak głosu, ale ja mam takie parametry, jakby już powinno być słychać. Halo, halo, halo? Jest, tak? Nie. Jest? Jest, okej. Okay. Dobra, 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 jest. Udało się. To świetnie, to jeszcze kota tylko wyproszę. No dobra. Ojejku. Tak to jest, nie? Że jak już się dzieją takie rzeczy jak koreczek, stresik, to mikrofon oczywiście synchronicznie tak samo. Nie wiem, co zrobił, znalazłam takie ikonki, udało się to naprawić. Jeszcze raz serdecznie przepraszam. No dobra, kochani, to lecimy z tym tematem, bo przecież po to tutaj jesteśmy, żeby porozmawiać o stagnacji i o tym, że czasami w nasze życie wkracza taki kierunek przeciwny do rozwoju, którym jest nuda, którym jest zastój, bycie uwięzionym, grzęźnięcie, zablokowanie się. I mogą towarzyszyć temu sny. Jak wiecie, ja bardzo lubię opierać się na snach, bo podświadomość nie kłamie, tak samo jak ciało nie kłamie. I jeżeli ktoś ma takie sny, dajcie znać, czy znacie w ogóle to miejsce stagnacji. Jeżeli macie sny bycia uwięzionym, splątanym sznurami, łańcuchami, grzęźnięcia w jakiejś smole, niemożności ucieczki, to to wszystko będą oznaki mniejszej lub większej stagnacji. I dlaczego my stagnacji nie lubimy? Dlaczego ona nam nie służy? No dlatego, że po prostu mamy wbudowany tak naprawdę imperatyw rozwoju. My tu jesteśmy, czy powiesz jako duszę, czy powiesz jako mózg, psychika, osobowość, po to, żeby się rozwijać. Na pewno rozwój jest czymś, co samo w sobie jest jak przygoda, jest jak wycieczka. A w momencie, gdy utkniemy, no to właściwie może być bezpiecznie, ale nie jest ciekawie. Zaczyna być nudno. I wydaje mi się, że można wyróżnić dwa główne rodzaje stagnacji. Oczywiście tych odmian stagnacji też będzie wiele, ale te rodzaje to przede wszystkim stagnacja wynikająca z nadmiernego komfortu. Na przykład kończy się uczelnia, zdobywa się dyplom, zdobywa się świetną pracę, ma się kredyt na dom, no i wszystko jest poustawiane na torach. Kobieta ma niemowlę, mężczyzna chodzi do pracy, utrzymuje rodzinę, mają oboje dzień świstaka. Ta kobieta jest w tym domu, dom jest piękny, wygodny, ciepły, no ale każdy dzień wygląda tak samo. I to grozi nie tylko stagnacją życiową, taką powtarzalnością, rutyną, nie tylko stagnacją zawodową, bo ta praca już jest i ona daje dochody, a przecież trzeba spłacić kredyty, ale również stagnacją relacyjną. I to już będą te odmiany stagnacji, które wynikają z utkwienia w jakichś kolejnach, w jakichś torach. Niby jest ruch, ale mamy wrażenie, że kręcimy się w kółko, że odtwarzamy tę samą płytę. I że nawet nie mamy siły do tego, żeby poszukać gdzie indziej, żeby pójść po jakąś inspirację. W czasy zwykle wtedy będą polegały na all inclusive i siedzeniu, robieniu niczego, bo codzienność jest męcząca, codzienność wymaga ogromnego wysiłku i mobilizacji, a inaczej się nie da. To jest taki tutaj klasyczny przykład może amerykańskiej, może polskiej rodziny, młodych, ustawionych ludzi klasy średniej. I to jest cały czas jeden rodzaj stagnacji. Ale jest także drugi rodzaj stagnacji, który jest bardziej skryty, bardziej podstępny, mniej oczywisty. I jest to stagnacja polegająca na
skrywaniu siebie, na nawyku niepokazywania siebie, dlatego że tak się nauczyliśmy, dlatego że w naszym dzieciństwie uwarunkowano nas na tych people pleaserów, zadowalaczy i robimy wszystko, żeby się dopasować, żeby nie sprawiać kłopotu, żeby być miłym chłopcem, grzeczną dziewczynką. I w związku z tym my nie poznajemy siebie, a jak nie poznajemy siebie, to nie jesteśmy w prawdziwej, intymnej, głębokiej więzi ze sobą. A jak nie jesteśmy w tej więzi ze sobą, to nie wiemy, czego chcemy, nie wiemy, co lubimy. Bo całe życie dostosowujemy się do innych. I bardzo wiele osób zostaje tak uwarunkowanych i tak później kontynuuje swoje życie, że dostosowywali się jako dzieci do rodziców, bo na przykład chcieli uniknąć krzyczącego czy wręcz bijącego ojca, płaczącej matki, kłótni rodziców, schodzili z drogi, chowali się w mysią dziurę i jeszcze robili coś, żeby tych rodziców pogodzić, zadowolić, żeby wzbudzić ich uśmiech i pokazać, że są dobrym dzieckiem, i potem tak samo zachowują się w relacji, czy w wielu relacjach, w pracy, w przyjaźni i co najważniejsze, w relacji partnerskiej. Czego chce partner, to ja też tego chcę, a przynajmniej potrafię dobrze udawać, że tego chcę. Bo nie wierzysz, że jesteś kochany i zaczynasz udawać tak naprawdę kogoś, kim nie jesteś, po to, aby być kochanym, w wyniku czego jeszcze bardziej utwierdzasz się w przekonaniu, że taki, jaki jesteś, nie zasługujesz na to, aby cię kochano. Bo ciągle udajesz i co najwyżej dostajesz jakieś głaski, jakieś pozytywne informacje zwrotne w wyniku tego, no jakby nie patrzeć, udawania, dostosowywania się. No i coraz mniej znasz siebie, gubisz siebie. I co się wtedy dzieje? No dzieje się to, że ciało zaczyna mówić, bo podświadomość wie, że coś jest grane, że coś jest spychane, udawane. I somatyzuje, jak to się ładnie mówi. To znaczy, że zaczyna być coraz trudniej. Są te objawy, są choroby, które zawsze, naprawdę zawsze są w sumie przyjaciółmi, bo one ci mówią, że utknąłeś. Zarówno sny, jak choroby powiedzą ci, że utknąłeś, nie jesteś w dobrym miejscu, nie jesteś w rozwoju, bo tak naprawdę imperatyw rozwoju wrodzony nam ludziom, tak jak u zwierząt, powiedzmy, bardziej będzie to imperatyw zabawy, ale dla nas rozwój też jest i powinien być zabawą, tak mocno będzie działał, tak mocno będzie parzył, że w końcu nie wytrzymasz i powiesz, dobra, niech się sypie, niech jest piękna katastrofa, ja już tak dłużej nie mogę. Tak powiesz, jeśli masz dość odwagi i jeśli twoje traumy nie są zbyt wielkie. Ale w gruncie rzeczy stagnacja opiera się na tych mikrotraumach. To nie muszą być nawet często wielkie traumy, jakieś drastyczne, patologiczne sytuacje. To mogą być bardzo małe, ale liczne zdarzenia, w ramach których nauczono cię dostosowywać się, dopasowywać się, ukłonić się zawsze najpierw przed tym, czego chcą inni, a wręcz kompulsywnie rozważać, czego chcą inni, dostrajać się, zanim oni wypowiedzą swoje życzenia, to ty już tam jesteś. I albo im wychodzisz naprzeciw, usługujesz, podkładasz, podstawiasz, pomagasz, albo jesteś jak taki, powiedzmy, płaszcz czy sweter, którym oni się mogą otulić i nawet go właściwie nie rejestrują, nie zauważają, że tam jest, bo ten sweter nie ma swojego zdania, nie ma swoich niejako potrzeb. I myślę, że to jest bardzo powszechna bolączka bardzo wielu ludzi, którzy przychodzą do nas na sesję, że autentycznie oni nie wiedzą, czego chcą. I ja słucham tych sesji i myślę, ale kobieto czy mężczyzno, czy ty w ogóle wiesz, czego ty chcesz? Od tego zawsze należałoby zacząć. Gdzie chcesz być? Kim chcesz być? Co chcesz przeżywać? Jak tą swoją przygodę zwaną życiem chcesz doświadczyć, gdyby nie było innych? I tu zawsze warto tak na to popatrzeć. Gdyby nie było innych, to kim byś był? Kim byś była?
No ale wracając do tych chorób. Znam taki przykład kobiety, która była wychowana jako klasyczna zadowalaczka, zawsze musiała być grzeczną dziewczynką, dostosowywać się do rodziców. Mama była w takiej roli służebnej, patriarchat, wiadomo, klasyka. I ta kobieta, bardzo dobra skądinąd, poczciwa istota, wyszła za mąż, za człowieka, za którą ją wydano. To jest pokolenie naszych mam mniej więcej, jak tu jesteśmy, powiedzmy moich rodziców byłoby to pokolenie. Wydano ją za człowieka, którego w ogóle nie poznała wcześniej. Powiedziano jej, że dobra partia, ma wyjść za mąż. Wyszła za mąż, urodziła czwórkę dzieci, dosyć szybko, jedno po drugim. I już był dzień świstaka. Była matką, miała też pracę, najpierw dorywcze, potem zawodową. I właściwie nie zdążyła sobie nawet odpowiedzieć na pytanie, czy kocha tego człowieka, czy to jest życie jej marzeń. Po prostu było takie, jakie jej zorganizowano. I tak następne 20-30 lat minęło. Cały czas w dostosowaniu, zawsze na usługach. Wzorowa matka Polka. Wszystko dla dzieci. Dzieci właściwie mogły na niej polegać zawsze i we wszystkim, nawet w tak zwanym ciemnym tyłku. Mama była zawsze po ich stronie, zawsze wspierająca. To samo odnośnie męża, który miał właściwie, jak się okazało, swoje drugie życie. Również klasyka gatunku. I wtedy tej kobiecie wyskoczył krąg. Oczywiście kręgosłup lędźwiowy, bo to jest ta sfera odpowiedzialna za i relacje, i tam trochę wyżej za kwestie zawodowe, ale wyskoczył jej krąg. Skończyła się możliwość chodzenia do pracy, w ogóle możliwość chodzenia się skończyła. I ta kobieta wylądowała w szpitalu, bo no, odkrył się rdzeń kręgowy. Każdy, komu wyskoczył krąg, to wie, jak to boli. I ból był nie do zniesienia, ale również poziom deformacji tego kręgosłupa był już tak wielki, a kręgosłup to wiadomo, nasz rdzeń, nasza jaźń, nasze ja, nasze połączenie ze sobą. Na różnych odcinkach tam będzie to różnie czytane, ale o to chodzi. I ta kobieta miała operację, potem wylądowała na wózku i ostatecznie miała dużo czasu na refleksję. I mówię tu o konkretnej znanej mi osobie. Ta osoba odkryła, że całe życie dostosowywała się, że była jak w smole, że właśnie była w stagnacji, co zresztą odzwierciedliło jej ciało, bo ciało w stagnacji co robi? Przybiera, otacza się, tworzy również obrony, opony. To są wszystko bufory ochronne, bo podświadomość wie, że nie jest na swoim miejscu, a zatem odbiera to tak, jakby jej coś groziło. No i to wszystko odkryła, zeszczuplała, dowiedziała się, jakie rzeczy ją interesują, jakie ma pasje, zajęła się tymi pasjami w wieku lat 60. No i jest inną osobą i w tej chwili mówi: dziękuję temu wydarzeniu, dziękuję mojej chorobie, bo bez niej nie zobaczyłabym siebie. Nigdy nie poszłabym do tego pytania, a czego właściwie ja chcę. Czego chcę bez względu na to, co mówią inni i czego chcą inni. Donald Winnicott, taki znany pedagog, który ukuł między innymi to słynne stwierdzenie o wystarczająco dobrej matce, powiedział również takie zdanie, że są wielkie korzyści z bycia schowanym i jeszcze większa tragedia z bycia nieznalezionym. Inaczej mówiąc, niewidzianym. Jeżeli masz taki odruch, żeby się chować, żeby udawać, że cię tam nie ma, że jesteś o innych, że nie masz swoich potrzeb, że nie masz swojego zdania, że to zdanie jest takie, jakie jest zdanie twoich bliskich, to uważaj, bo będziesz cierpieć na bycie niewidzianym. I to niewidzenie ciebie będzie się tylko odbijało w oczach innych. Będziesz doświadczać być może różnych rodzajów porzuceń,
być może różnych rodzajów bycia ignorowanym, nie dość ważnym, ale to wszystko będzie tylko odbijało Twój stosunek do siebie, oczywiście do siebie, bo to Ty masz być przede wszystkim osobą, która Ciebie zobaczy, czyli inaczej mówiąc powie, to co czuję, to co myślę jest ważne i nie zamierzam tego dłużej ignorować. I teraz jak to zrobić, jeśli masz taki nawyk? Przede wszystkim możesz znaleźć kogoś, kto nie jest dla Ciebie aż tak ważną osobą. Kogoś powiedzmy w kręgu dalszych znajomych i poczekaj na okazję, kiedy ta osoba Ci coś zaproponuje albo wypowie swoje zdanie w jakimś temacie i wtedy bez cenzury, to znaczy z cenzurą taką wiadomo formalną, żeby nie mówić rzeczy w jakiś nieobliczalny czy przykry sposób, ale szczerze i rozsądnie, krótko również, wyraź co czujesz, wyraź co myślisz do tej osoby, zakładając, że najwyżej tę osobę stracisz, że ona powie, że jesteś złym człowiekiem, albo nieobliczalnym człowiekiem, albo że nie chce mieć z Tobą nic wspólnego. Z wielkim prawdopodobieństwem to się nie wydarzy, ale jeśli przećwiczysz to na takim, powiedzmy, makroodległość, to będziesz w stanie to wprowadzać częściej w życie i częściej przekonywać się, że takie bycie, taki sposób manifestowania się w świecie w gruncie rzeczy weryfikuje Ci znajomych i przyjaciół, wszystkich bliskich, krewnych. Bo albo Wam razem po drodze i wtedy oni Cię lubią lub kochają takiego, jaki naprawdę jesteś, albo Wam razem nie po drodze i wtedy Wasze drogi się rozchodzą. Nie muszą wcale być zbieżne. Bo zauważmy tutaj wszyscy people pleaserzy, wszyscy zadowalacze, że nawet jeżeli Ty się będziesz dostosowywać, układać, ugniatać, to i tak nie zadowolisz wszystkich. I tak znajdą się tacy, którzy powiedzą, nie, to nie w porządku, to niedobrze, bo dlatego chociażby, że ludzie dokonują projekcji. Będziesz ekranem ich projekcji, bo jesteś. To wystarczy. Wystarczy, że staniesz nieruchomo i już będziesz ekranem projekcji. Jak mówi znane przysłowie, jeszcze się taki nie narodził, który by wszystkim dogodził. I nie będziesz to również Ty, dlatego jeżeli i tak to ciągłe skracanie, skrywanie siebie nie przyniesie Ci tego efektu, że wszyscy Cię będą lubili, to czyż nie lepiej zaprzestać tej procedury i powiedzieć najwyżej nie będą mnie lubili, ale będą mnie szanowali, do czego serdecznie zachęcam i namawiam. Warto też tutaj przypomnieć o częściach, o tych podosobowościach, o których tyle mówię, bo my je wszyscy w sobie mamy. I nie tylko te oczywiste mamy w sobie, którymi jest, przypominam, dziecko, dorosły i rodzic, ale mamy też podosobowości. Niektóre automatyczne, inne zbudowane świadomie, które będą mniej lub bardziej sympatyczne, mniej lub bardziej nam służące. Na przykład wielu ludzi ma w sobie sędzie. Sędziego, który lubi bardzo szybko wydawać opinie, osądzać bliźnich. Zobaczy kogoś i już wie. To jest pewien odruch atawistyczny naszego mózgu, na którym opiera się ów sędzia, ponieważ nasz mózg lubi od razu wiedzieć, w pierwszym odruchu zagraża czy nie zagraża, swój czy obcy. Kiedyś to było ważne, ale w tej chwili bywa nawet powinno być często powodem do wstydu, bo zbyt pochopnie, zbyt szybko osądzamy. I można się tym bawić. Mamy w sobie być może też komika, a to już taka wyższa funkcja korowa, bo poczucie humoru jest dowodem wysokiej inteligencji. Jeśli masz w sobie komika, który widzi absurdalność, zabawność, paradoksalność sytuacji, to super, bo będzie Twoim wiernym towarzyszem i przyjacielem. Jeżeli masz dobrego profesjonalistę, to inna podosobowość, to też możesz często się na nim czy na niej oprzeć. I kolejną taką podosobowością, której rozwijanie polecam, jest wojownik. Wojownik, który nie jest
agresywny czy okrutny, ale może być groźny, bo kiedy trzeba, to musi wyglądać, manifestować się w taki sposób, aby zniechęcić tych, którzy chcą przekraczać Twoje granice. I teraz, jeżeli wiesz, że masz te różne aspekty siebie, podosobowości, możesz też mieć na przykład zrzędę. Czasami się ujawnia, jak jesteśmy zmęczeni chociażby. To możesz też zobaczyć innych, że oni też tacy są, że kiedy widzisz innego człowieka, to możesz go widzieć akurat w tym module, w tej podosobowości. Obejmij ją swoją akceptacją. Obejmij bezwarunkowym, serdecznym widzeniem. Możesz pomyśleć w sercu, zapraszam do tej osoby i polecam, żeby im większy opór budzi na przykład człowiek w poczekalni, w kolejce, na drodze, tym bardziej powiedz, zapraszam Cię do mojego serca, bo w sercu ta osoba krzywdy Ci nie zrobi. Serce jest jak ocean, nie ma właściwie granic i im więcej do niego wkładasz, tym bardziej się poszerza. I zobacz, jak odnajdziesz się w tej sytuacji. Bo może zobaczysz, że nie taki diabeł straszny, a może zobaczysz, co macie wspólnego i w tym trudnym, i w tym dobrym. Może zobaczysz, że byłeś kiedyś tam, gdzie jest ta osoba. Tutaj obowiązuje ta zasada, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. I dlaczego o tym mówię w kontekście stagnacji? Ano dlatego, że stagnacja często wynika z powstrzymywania się od interakcji, z powstrzymywania się przed pójściem do ludzi, bo ci ludzie są zagrażający, wydają się być tacy. A czemu są zagrażający? Bo są inni, bo wierzysz, że ty jesteś jakiś inny, oni są jacyś inni, bo ty pewnie jesteś nie dość. Oni są tak samo nie dość, oni też tak myślą o sobie. Więc prosty trik polega na tym, że jak zaprosisz kogoś do swojej akceptującej obecności, to ta osoba się rozluźni przy Tobie, poczuje się dobrze przy Tobie, poczuje się zaproszona, nawet bez słów. A jeśli znajdziesz coś wspólnego między sobą i tą osobą i jeszcze pokażesz to, to może być całkowicie przypadkowa, nieistotna sytuacja, to może się okazać, że znajdziesz właśnie przyjaciela w miejscu, w którym się najmniej spodziewasz. Także zawsze staraj się być jednocześnie szczery i rozsądny, czyli znać umiar, nie zalewać kogoś swoją szczerością, bo tak też bywa, że ktoś wylewa, zalewa sobą, a to brak szacunku do przestrzeni tej drugiej osoby. I jeszcze taką ostatnią moją podpowiedzią będzie, aby regenerować się i mobilizować w określonym rytmie na przemian. Żeby zawsze mieć ten radar na siebie, czy stagnacja wynika z tego, że jest za wygodnie i się za mało kopie w tyłek, czy stagnacja wynika z tego, że jestem przepalony, że jest za dużo i mam po prostu ochotę robić nic i tak tylko siedzieć i patrzeć tempo w dal. Jeżeli będziesz mądrze się i regenerować, i mobilizować, to wtedy nie grozi Ci taka tempa stagnacja polegająca na obojętności, na zamrożeniu. I pamiętaj, że jeżeli masz tę wieloosobowość, a masz, bo każdy ma, to nie pozwól jednej podosobowości przejąć kontroli, bo wtedy masz dzień świstaka w sobie i masz stagnację w ramach siebie samego, swojej osobowości. I najczęściej tego rodzaju stagnacje przeżywają ludzie, którzy dają władzę krytykowi wewnętrznemu. I ich cała dynamika wrażeń i doświadczeń wewnętrznych polega głównie na tym, że krytyk krytykuje, a dziecko się tłumaczy. Wstaw tam inne podosobowości, pobaw się tym. Zobacz, że te podosobowości to nie jest udawanie czegoś, granie, tylko że jesteś figurą wielowymiarową, jak pryzmat. Masz wiele ścian. Jesteś wielościanem i nie tylko możesz użyć różnych ścian w różnych okolicznościach, ale możesz też użyć wielu ścian naraz. Optymalnie nawet wszystkich tych ścian naraz. I wtedy dopiero jest zabawa i wtedy jest też rozwój. I wtedy przestajesz wierzyć, że coś jest jakieś na zawsze.
I możesz to przełożyć nawet na takie drobne ruchy w codzienności, jak chociażby jeśli już jeździsz do tej samej pracy, to pojedź trochę inną drogą. Niekoniecznie dłuższą, może ciut dłuższą, może ciut krótszą, trochę inną. Posłuchaj innej stacji czy innej muzyki. Odkryj coś każdego dnia, jeśli tylko możesz. Postój przy biurku zamiast siedzieć. Potańcz zamiast ćwiczyć jogę. Dla odmiany, bo wtedy w Twoim życiu pojawi się ten ożywczy prąd, pojawi się inspiracja i pojawi się prawdopodobnie również rozwój. I aby nie być ofiarą własnej percepcji, w ramach której mózg stale kompulsywnie dopowiada Ci wszystko, czego nie wiesz, bo robi to, to wiadomo bardzo dobrze z obserwacji fenomenologicznych i badań neurobiologicznych, po prostu zostań w nie wiem, zostań w obserwacji, utrzymuj świadomie świeżość dziecka, aby ostatecznie żyć bardziej w świecie autentyczności niż wiarygodnej iluzji, którą stworzy Twój autonomiczny system nerwowy, a która pogrąży Cię w owej stagnacji, w owym matriksie. Teraz popatrzymy sobie na Wasze komentarze i Wasze pytania. Ewa mówi, wiele lat temu miałam sen, wchodzę do ubikacji szkolnej, a tam napis na ścianie nad sedesem, człowiek nijaki jest oddalony. Od dawna to próbuję sobie odkodować, człowiek nijaki jest oddalony. No to chyba jest coś w temacie dzisiejszego live'a, ponieważ jeżeli człowiek jest nijaki, to siebie nie zna, więc jest oddalony od siebie. A jak jest oddalony od siebie, to też z innymi mu trudniej nawiązać łączność. Czy mogłaby Pani porównać ze sobą figurę bodhisattwy z people pleaserem? Haha, ciekawe, Stanisławie, pytanie zadałeś. No bo może być wiele cech wspólnych, tyle tylko, że mam nadzieję przynajmniej, że bodhisattwa postanawia, że już nie musi nic dla siebie, bo ogarnął siebie, więc ma coś do dania innym, bo już wie, skąd się bierze cierpienie, więc będzie pracował na rzecz tych, którzy nie wiedzą. I wyciągał ich z tego, co nazywa się awidią, nie wiedzą. Bo on jest tym, który widzi. To zresztą ma ten sam rdzeń, tak? Z języka palijskiego i polskiego. Myślę, że etymologia słów będzie podobna. Widzieć, awidia. Nie widzieć, nie wiedza. Ale bardzo często te ślubowania bodhisattwy prowadzą trochę do people pleaserstwa i takiej sanitariuszowej aktywności. Dlatego ja sobie je osobiście odwołałam. Najważniejsze, żeby mieć fun, mieć radość. Dopóki masz radość z tego, co robisz, z tego, gdzie jesteś, to ostatecznie nawet pomaganie innym nie będzie takie złe. Ale nie możemy pomagać innym wbrew ich woli, inwazyjnie, i tam, gdzie ta pomoc nie jest przyjmowana z szacunkiem. O tym warto zawsze pamiętać, bo tak jak powtarzam, często jedyny wszechświat, jaki mamy do zbawienia, to my sami. I kochani, z matriksów zawodowych, korporacyjnych i kredytowych też można wyjść. Tylko musisz pozwolić sobie na takie twórcze olśnienia, na wyjście poza pudełko w Twoim własnym myśleniu, a w tym pomaga przełamywanie schematu dnia chociażby, schematu widzenia świata, używanie różnych pryzmatów, różnych podosobowości. Ja jestem niewidzialna dla innych. Czasami nawet Pani w sklepie nie odpowie dzień dobry. Zdarza się nieraz. Mam skrypt na czole. Jestem niewidzialna. No właśnie. No właśnie, droga istoto, no to pobaw się w zmianę, nawet w tym sklepie. Powiedz na przykład do pani w kasie, o, jaką ma pani ładną koszulkę, albo nie wiem, co tam.
jak pani mija dzień, cokolwiek, bo wtedy ty przełamiesz schemat tej osoby, a tym samym przełamiesz swój schemat bycia niewidzialną, bo robisz coś niekonwencjonalnego i mało kto tak się odzywa do obsługi sklepu. Coś miłego, krótkiego, ale nietypowego. Kordian, cześć, pozdrawiam cię. Miałem dziś sposobność powiedzieć prawdę znajomemu, na którego temat OWN, tu dla niewtajemniczonych powiem osobisty wielki nauczyciel, negatywnie i obraźliwie się wyrażał, co ukrywał i kazał mi ukrywać. Dziś to wyjawiłem. No i myślę, że czujesz się z tym ok. Wystarczy, że postanowiłam mówić własnym głosem. Wszyscy ode mnie uciekli, mówi Agnieszka. Ale przyjdą inni. Przyjdą ci, dla których właśnie cenne jest to, że jesteś osobą szczerą. Tu z kolei komentarz, że szkoda komuś mamy. Mam wyrzuty sumienia jako jej córka. Tyle poświęciła dla dzieci, jak rozumiem, dla mnie i siostry. Nie ma co tutaj żałować. Mama jest wielkim kreatorem, została zaprogramowana w jakiś sposób i się nie odprogramowała, ale na głębszym poziomie tak wybrała. Wybrała poświęcenie, bo uwierzyła w poświęcenie, ale my, jak tu jesteśmy, możemy przestać w nie wierzyć. Przestańmy wierzyć wszyscy razem zbiorowo w moc poświęcenia. Co wy na to? I w konieczność poświęcenia. Poświęcenie może być aktem jednorazowym, kiedy ratujesz komuś życie, poświęcasz się skacząc do zimnej wody. Może być aktem miłości po prostu, ale życie w ciągłym poświęceniu, duże no-no, to jest cierpiętnictwo, to jest ofiarnictwo i to jest porzucanie siebie, więc to nie może po prostu przynieść dobrych efektów, no bo dzieci, jeśli mama się poświęca, widzą mamę cierpiącą, widzą niespełnioną, nieszczęśliwą kobietę. I jeszcze córki biorą to jako wzór, jako wzorzec, przykład, wdruk. I muszą później zrobić ten odwrót o 180 stopni i powiedzieć wreszcie kiedyś, robię to dla siebie i dla ciebie i dla wszystkich kobiet w naszym rodzie, dla wszystkich, które są przed nami, że będę spełniać siebie, że będę dla siebie dobra, będę kompletna, będę cała. Dokładnie tak działam. Kocham się uczyć, napisała Karolina. Wiedza jest, w sercu jest marzenie, ale serio nie umiem wykonać telefonu, bo boję się, że mnie odrzucą. A studia zamknięte. Tylko ta magisterka. Karolino, zbagatelizuj to sama do siebie. Powiedz sobie, że to nic takiego, bo to jest taki sposób na z kolei prokrastynowanie i takie histeryzowanie, że to tylko magisterka, a przecież co tam, mamy ważniejsze cele i większe zakresy. Tutaj ktoś mówi, znowu nie znoszę tych sędziów, aż specjalnie pokazuje im, że się pomylili. No to może być trochę strata czasu i energii. Ale można też nie osądzać czyjegoś osądzania. Zobaczcie, my możemy objąć naszą akceptacją czyjeś osądzanie i współczuć tej osobie, że ona musi w ogóle bawić się w sędziego, bo przecież za tym stoi lęk. To jest poczucie zagrożenia, jeżeli ktoś tak kompulsywnie często osądza. Bardzo dużo brałam w życiu na siebie, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Reumatoidalne zapalenie stawów, mówi Małgosia, zatrzymało mnie. Zmieniłam stosunek do siebie, jednak mam problem z akceptacją bólu. No, wiem coś o tym, bo miewam migreny, ale właśnie o to chodzi, żeby ten ból przyjąć w takim punkcie neutralnym. To nie musi być ekstaza z powodu bólu, bo nie jesteśmy masochistami, ale można ten ból objąć naszą obecnością i tak jak trudne dziecko, zrozumieć, że on jest tam po coś, on się bierze skądś
i kiedyś na pewno zniknie. Pozwolić mu być, to już nie dodawanie przynajmniej dodatkowego bólu, cierpienia do, właściwie do bólu, który już jest. Za komika też mnie nienawidzą, mówi Agnieszka. Paweł też napisał, że jest klaunem. No tak, no komików się boją, bo moc słowa, a zwłaszcza moc śmiania się, umiejętności śmiania się z siebie, czyni nas w pewnym sensie odpornymi na ciosy i na krytykę. Dlatego błazen na dworze króla miał zaszczytne miejsce i tylko on mógł sobie z króla kpić. Tu ktoś pyta, gdzie można kupić książkę Antyczłowiek. Zarówno Antyczłowieka, jak ja, czyli Kto, które w gruncie rzeczy jest o podosobowościach, także o tym, jak działa ego, jak działa iluzoryczne ja, można kupić, kochani, niezmiennie, nieodmiennie na stronie www.masteryourlife.pl. W zakładce sklep mamy książki na stronie. Wchodzi się tam, klika się i normalnie się kupuje, a potem się ją dostaje pocztą. Absurd widzę codziennie, mówi Straż Zwierzańska. Sytuacja wydaje się tragiczna, a z boku widzę, że jest też dobra na kabaret. No tak. Bardzo często komicy czy stand-uperzy śmieją się z sytuacji poniekąd tragicznych. Ale one mają swoje zabawne oblicza. Tak jak i my, nasz dramat. Wszystkie nasze dramaty w pewnym aspekcie czy z pewnego punktu widzenia mogą mieć to zabawne oblicze. I dobrze jest umieć to zobaczyć. Monika mówi, mam idealną metodę, liczę do 5 i robię. No to metoda Mel Robbins, prawda? Ona to poleca, żeby odliczać od 5 do 0 i ruszyć tyłek. W przypadku, gdy ludzie są lękowi albo silnie prokrastynujący, co właściwie na jedno wychodzi, to rzeczywiście działa. Ale nie każdy musi to robić, bo nieraz możesz sobie powiedzieć, wstanę za pół godziny, a te pół godziny poleżę i też to zrobisz, jeśli masz taką relację ze sobą. No ale właśnie, jak mówisz, Moniko, w stresie, w strachu. No właśnie, nieważne, czy się boję, robię. Strach znika. Dokładnie, tak jak powiedziałam, to jest dla ludzi głównie lękowych bardzo dobra metoda. Mój wewnętrzny komik, mówi Myślicień, sprawił, że nie oszalałam, bo wyczyny mojego predatora wyświetlałam sobie w umyśle jako komedię. Świetnie, wspaniale, wspaniały pomysł. Jak wykształcić w sobie, w swoich komunikatach dorosłego, bo zbyt często reaguję z pozycji dziecka i wolę milczeć, żeby nie popłynąć w regres. To bardzo dobrze, Aniu. A jak wykształcić dorosłego? O tym mówię również do znudzenia, ale będę mówić do znudzenia nieustannie. Trzeba pracować z dzieckiem wewnętrznym. Im częściej odwiedzisz dorosłym, opiekunem, przyjacielem, aniołem wewnętrzne dziecko, im częściej to dziecko ci zaufa, im częściej popłyniecie razem w przyjaźń, w miłość, w bezpieczeństwo, tym silniejszy będzie dorosły. Ponadto dorosłego można ćwiczyć w sytuacjach społecznych, kiedy świadomie wypowiadasz zdanie z komunikatu dorosłego. A komunikat dorosłego to komunikat zawierający zdania o ja, a nie o innych, nie próbujący zmieniać tych innych i taki, który wyraża szacunek i który jest rodzajem negocjacji, budowania mostów, próby dogadania się, ale nie poprzez zadawalanie tego kogoś lub uleganie temu komuś, tylko przez stanięcie w swoim imieniu. Tak się zachowuje dorosły. Jak zacząć być sobą, kiedy ma się 40 lat? Nigdy nie jest za późno na szczęśliwe dzieciństwo i na bycie sobą. Żałuję, że nie zostałam na uniwersytecie. Są uniwersytety, nawet uniwersytety trzeciego wieku. Śmiało, Sylwio, śmiało poszukaj, wygoogluj sobie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Tam będą ludzie w Twoim wieku, a nawet sporo starsi.
Żałuję, że nie poszłam do szkoły muzycznej. Powody społeczne, trauma. Wciąż możesz się uczyć gry na instrumencie, chociażby z internetu. Są takie tutoriale przecież, czy aplikacje. Nigdy nie jest za późno na realizację marzeń naszej duszy. Nie wierz w to. Przeżyłam trzęsienie ziemi, mówi Ela. Jestem zła na wszystko. Na miłość, którą dałam toksykom w mojej rodzinie. Oni mieszkają na Florydzie i nawet do mnie nie zadzwonili. No cóż, ludzie bywają oziębli, czy wręcz okrutni, ale Elu, wierzę, kochana. Rozumiem, że gdzieś w tych krajach Turcja, czy tam na wschodzie bliskim byłaś, czy jesteś i że bardzo w ogóle masz za co dziękować, że przeżyłaś, bo tam zginęło przecież sporo ludzi. I że masz za złe swojej rodzinie, że się nie odezwała, ale no nie od dziś wiesz, jacy to są ludzie, więc pociesz siebie, przytul siebie, powiedz do siebie, kochana, współczuję ci tego doświadczenia i cieszę się, że jesteśmy. No właśnie, tu ktoś do Sylwii napisał, załóżmy, że będziesz żyć 80 lat, chcesz kolejne 40 lat żyć czekając na śmierć. No właśnie, to też jest dobre pytanie. To może być 40 lat ekstazy i radości i wreszcie spełniania siebie. Tu Karolina mówi, byłam przez jakiś czas w takiej bezradności i takim biedactwem, ale to było ostatecznie straszne. Wolę być właśnie wojownikiem. Najwyżej, na pierwszy rzut oka, nie wyglądać, ale bronić się, gdy trzeba. No pewnie, pewnie, że tak. My musimy umieć być groźni w tej rzeczywistości, bo tak ona jest skonstruowana. Ktoś musi, inni ludzie muszą wiedzieć, że mamy ten aspekt w sobie. Że ta osoba nie jest takim cielątkiem, taką owieczką na rzeź. Że jest też kimś, kto potrafi pokazać zęby czy pazury. Ktoś mówi, że jest tu tylu empatów, że fajnie byłoby się zaprzyjaźnić i poznać. To się dzieje, Edyto, na przykład na naszych czasach kombo z rozwojem. Wyobraźcie sobie, że wszystkie kombo, a to już 11 lub 12 lat, w zasadzie każdego roku po kilka edycji, w tym poprzednim było 5, wszystkie te kombo trzymają się razem, bo naprawdę ludzie rozwijający się, szukający wolności, szukający prawdy o sobie, no, poznają się tak dobrze przez te 10 dni, że potem nie mogą się rozstać i mnie to tak cieszy, kiedy słyszę, że kombo z 2010 ciągle się spotyka i ma ze sobą kontakt. My już teraz tworzymy grupy na WhatsAppie i te grupy sobie tam żyją własnym życiem. Bo tak to jest faktycznie. Wtedy można się też przekonać, że no nie jesteśmy skazani na tych kilku bliskich krewnych. Dużo pytań jest tu, widzę, jeszcze poniżej. Więc popatrzę już tylko na pytania, pominę teraz komentarze. Przedłużymy troszeczkę, bo byłam spóźniona, a wy czekaliście dzielnie. Popatrzę na pytania, znak zapytania, znak zapytania. Pamiętajcie, że jak zadajecie pytanie, to potrzeba dać ten znaczek, bo wtedy mi jest łatwiej to wyłapać. Okej, okay. A czy nie jest tak, że największy rozwój, pyta Magda, dla nas jest tam, gdzie nasze lęki? Mnie ostatnio ciągnie, żeby zacząć nagrywać na YouTube, ale ciągle wymyślam jakieś ale i myślę, że to mi nie wyjdzie. No pewnie, Magdo, na początku by ci trochę nie wyszło, a trochę wyszło. Najważniejsze jest, żebyś czuła i wiedziała, że tutaj masz coś, czym się chcesz podzielić, i że to jest coś, co ty naprawdę wiesz. Że ty to już wiesz, ty już tam byłaś, ty to potrafisz, nieważne co to jest.
Ale są zawsze ludzie, którzy szukają tego, co ty już masz i co już wiesz. Więc tutaj cię niniejszym zachęcam do podjęcia prób. Możesz najpierw powiedzieć do siebie, że nagrywasz tylko dla siebie i nagrywasz. To przecież nie musi być od razu publikowane. Ale jest też tak, że tam, gdzie nasze lęki, jest nasz rozwój. Tylko chodzi o to jeszcze, żeby się nie rzucić ze strefy komfortu do strefy paniki. Pomiędzy nimi jest ta strefa rozwoju. Ale też właśnie nie ugrzęznąć, nie zatrzymać się w strefie wiecznych wymówek i wiecznego tak, ale. Więc zrób sobie metodę Kaizen i na przykład powiedz do siebie: OK, to dzisiaj nagram dla siebie, do siebie, i potem poleży to kilka dni, a ja tego posłucham krytycznie i zobaczę, czy mogę coś zrobić lepiej. Możesz nagrywać dużo więcej niż raz, bo w ten sposób nauczysz się na przykład nie mówić które jest dość częstym błędem początkujących YouTuberów, czy też nauczysz się na przykład nie powtarzać jakiegoś jednego słowa wypełniacza, bo lepiej zrobić ciszę. I będziesz się tym bawić. To będzie coraz ciekawsza przygoda, aż w końcu przyjdzie ten moment, że rzucisz to w sieć i niech idzie, i niech ludzie się wypowiedzą. Ludzie są dużo bardziej wspierający, niż się krytykowi wewnętrznemu wydaje. Jak pomóc sobie z litością do ludzi? Lituję się nad byłym mężem. Kochana Reniu, na to przepis jest taki, że potrzebujesz zobaczyć tego byłego męża jako równego tobie i wszystkim innym kreatora, czyli istotę, która sama sobie projektuje swój los i sama potrzebuje swoich doświadczeń. Właśnie takich. Niezależnie, czy to jest alkoholizm, czy to jest wypadek samochodowy, czy to jest życie w ubóstwie, każda, naprawdę każda istota na tej ziemi na jakimś poziomie podtrzymuje swoje doświadczenie i ty nie wiesz, czy to nie jest najkrótsza droga do przebudzenia tej osoby. Ale masz w sobie gdzieś podświadomie przekonanie, wdruk, że powinnaś towarzyszyć innym w ciemnym tyłku. Więc przestań wierzyć w to przekonanie. Zastąp je sobie przekonaniem, że każdy zbawia swój wszechświat i nie jest twoim obowiązkiem towarzyszenie tym osobom, które błądzą tylko dlatego, że je znasz i że was coś łączyło. Mam wielką prośbę tutaj, mówi Agni. Śniłam dziś, że niosłam małego synka na ręku, wypadł mi przez poręcz na klatce. Nadmienię, że mam dorosłą córkę, a sen mnie nie przeraził. Aha, no to troszkę odejdziemy od tematu, bo to nie jest sen o stagnacji, ale jest to sen mocny. Skoro nie przeraził, to tym bardziej się nie ma czym przejmować, ale nawet gdyby przeraził, to niekoniecznie oznacza, że jest negatywny. Jaką częścią ciebie jest synek? Jaka część ciebie, reprezentowana przez to dziecko, ci wypada przez poręcz, czyli gdzieś po drodze, gdzieś w życiu, gdzieś w świecie, nie w domu? Co się dzieje na przykład z twoim dzieckiem wewnętrznym? Może on reprezentował to dziecko? Marlena bardziej w temacie stagnacji sen przytacza. Mianowicie śniło mi się parę dni temu, mówi, że mnie zamknęli i chcieli skończyć moje życie. Wybiłam jakąś dziurę w szybie i nie mogli mnie zagazować. Potem przyszła moja mama i zaczęła mi prawić kazania. Wow, no to też jest sen o uwięzionym dziecku wewnętrznym, które jest w jakiejś pułapce, w skrajnej bezsilności, walczy o życie, robi dziurę, czyli pewnie byłby to jakiś odpowiednik mechanizmu obronnego, jakiejś strategii przetrwania, którą zastosowałaś w swoim dzieciństwie i być może późniejszym życiu, a mama przegapiła to. Skoro prawiła kazania, to zajmowała się głównie ustawianiem ciebie, mówieniem ci, jaka masz być, czy co jest twoją winą, a przegapiła, że dziecko było na skraju załamania.
Jak uleczyć objadanie się, pyta Kate. Co to za mechanizm? To jest, no powiem tak, większa, grubsza sprawa i o tym może jeszcze nagram, już coś nagrywałam, ale na pewno to nie jest też teoria, tutaj trzeba przejść do praktyki. My na pewno będziemy robić taki retreat dla osób z zaburzeniami odżywiania, wszystkimi możliwymi naraz, bo to też się dobrze uzupełnia, to ze sobą dobrze pracuje. Na przykład osoba objadająca się z osobą anorektyczną przy jednym stole. Cuda się mogą wydarzyć. Także do tego też zmierzamy i ja mam już cały plan tego retreatu, ale to nie jest odpowiedź, wybacz proszę, na tego live'a, na takie po prostu rzucenie jakiegoś zdanka tu i teraz. Tym bardziej, że każdy ma swoje powody. Mogą być różne. Mechanizmy też będą różne. Kaira napisała, ja mam chyba przerost motywacji i chcę robić wszystko. Mało stałości, a jestem sama z dzieckiem. Również finansowo, więc to ogromne wyzwanie. Rozwijać się, choć w części, jakbym chciała być dobrą matką, to bądź, kochana, wystarczająco dobrą matką. Już dzisiaj tu cytowałam Donalda Winnicotta również w tym aspekcie. Wystarczająco dobra, to znaczy taka, która przede wszystkim dba o siebie, o swój relaks i o swój rozwój, bo wtedy jest szczęśliwa, a dziecko kocha mieć szczęśliwą matkę. Bo dziecko jest na tyle egoistyczne, że ono przypisze sobie zadowolenie matki. Dziecko będzie myślało, że to ma jakiś związek z nim, bo dla dziecka wszystko ma jakiś związek z nim. Wszystko, co mówi i robi rodzic. Dopiero dorosły człowiek potrafi się oddzielić od reakcji innych. To jest duży skok rozwojowy. Ale tu akurat na plus. Jeśli matka jest zadowolona, śpiewa, nuci do siebie, cieszy się, to dziecku też to służy. I żadnego poświęcania się, kochane kobiety, dla dzieci. To nie jest potrzebne. Dzieci tego od nas nie oczekują i nigdy za to nie podziękują. Wręcz przeciwnie. Czują się nieswojo, czują się nie na swoim miejscu, czują się zbyt duże, zbyt ważne, jeśli widzą, że rodzice się dla nich poświęcają, na przykład swoje pasje. To nie jest dobry kierunek. Oczywiście ważne, żeby to zbalansować, żeby też tych dzieci nie zostawiać samym sobie, ale to poświęcanie się, to cierpiętnictwo, to niesienie krzyża, to już nie te czasy. No dobrze, chyba będziemy kończyć. No nie, jeszcze mamy chwilę. Jak wzmocnić podosobowość wojownika? Pyta Joanna. To jest pytanie, które kocham, Joanno. Powiem tutaj krótko, ale na pewno niedługo nagram całe wideo na ten temat, bo to jest podosobowość, która jest często źle rozumiana. O niej się myśli jak o kimś agresywnym, o kimś, kto walczy, a tymczasem podosobowość wojownika to często jest ten duży pies, który nie szczeka, bo jest tak duży, że nie musi. Który wychodzi i po prostu ujawnia się, pokazuje się. I teraz jak taką podosobowość w sobie tworzyć? Obserwuj takie istoty, takich ludzi. Wczuwaj się, dostrajaj się do tego, że jesteś taką osobą w różnych sytuacjach. Nawet jak jesteś sama w domu, możesz sobie wyobrażać, jaki wzrok ma wojownik. Jak porusza się wojownik, ćwicz to, baw się tym tak dokładnie jak rolą aktorską. Aktorzy też bardzo długo ćwiczą osobowość, zanim wejdą na plan filmowy czy na scenę, bo musisz to poczuć. To musi być niejako w Twoich komórkach. Musi być do Twojej dyspozycji, więc baw się tym. Najlepiej się uczymy przez zabawę. Znajdź sobie jakąś postać, która Ci odpowiada jako ten prototyp i potem ćwicz, udawaj przed sobą, że jesteś tą osobą. Mów tym głosem, wykonuj te gesty, patrz tym spojrzeniem. Nie inaczej. Każdą podosobowość w ten sposób wytwarzamy.
Śniło mi się, że chciałam sprzedać buty moich dwóch małych siostrzeńców. Co to może znaczyć? Dodam, że były to gumowce. Ciekawe. Buty to coś, w czymś, czym można gdzieś dojść. Nie wiem, jakie są, Magdo, twoje relacje z siostrzeńcami, czy co oni dla ciebie symbolizują. Mogą oczywiście symbolizować tradycyjnie dzieci wewnętrzne twoje, różnych dwoje, różne wersje. Oddanie butów, gumowców, to buty ochronne, więc może to symbolizować, że już nie trzeba chronić stóp, bo stopy bezpiecznie mogą sobie podreptać tam, gdzie chcą. Może akurat taka interpretacja z tobą rezonuje, sprawdź. Na czym polega mechanizm wyżywania się na innych? Czemu jedni potrafią ogarnąć swoje problemy, a drudzy zrzucają swoje frustracje na innych? Odreagowywanie na innych jest dowodem niedojrzałości emocjonalnej. To znaczy, że jest tam sfrustrowane dziecko i to dziecko wyładowuje się na rodzicach lub na jednym rodzicu, z którym kojarzy się podświadomości tej osoby zachowanie kogoś, na kim właśnie odreagowuje. Tyle. To jest taki mechanizm. A czemu jedni potrafią się ogarnąć? Bo pouzdrawiali swoje traumy, albo nie nabyli aż tylu traum, nabyli wzorce uprzejmego traktowania się nawzajem w rodzinie. Ważne jest to, bardziej ważne niż to, czemu jedni tak, drudzy tak, że każdy może nauczyć się zarządzać sobą od środka poprzez uzdrawianie traum i poprzez zarządzanie emocjami, czyli obserwowanie tego, co się dzieje, oddychanie zamiast reagować, wybieranie reakcji zamiast automatycznych odruchów. Każdy się może tego nauczyć. Jestem o tym przekonana, poza może tymi, którzy z definicji uczyć się nie będą chcieli, czyli ludźmi skrajnie zaburzonymi. Nie osądzać osądzaczy to już inny level wtajemniczenia. No tak, ale potrzebny nam, konieczny do tego, żebyśmy byli wolni. W firmie, w której pracuję, mówię, Ewa, nie chcę mi się siedzieć na grzeczności dla osób, które są wredne. Już nawet wcześniej nie mówię, tylko kiwam głową. Coraz bardziej mniej zależy mi na byciu widzianą, lubianą. To dobre miejsce, Ewo. Bo jeżeli ty siebie widzisz i lubisz, to ci nie zależy, czy inni to robią, czy nie robią, zwłaszcza jacyś tacy średnio sympatyczni ludzie. Ale można się pobawić też i tym mniej sympatycznym spróbować zapodać właśnie jakimś komplementem, ale nie po to, żeby cię lubili, tylko po to, żeby ich wybić z ich rytmu, czy jakimś komentarzem, który będzie antytezą pewnego rodzaju. Ale musisz być wtedy pewna, że jesteś zrelaksowana i że się tylko bawisz, że nie grasz. Co jeśli bierność jest ucieczką? Jak uwierzyć, że życie i ludzie mogą być dobrzy? Życie i ludzie są dobrzy, najlepiej jak potrafią. Są też źli i zaburzeni. Ale najważniejsze jest to, żeby o sobie wiedzieć, że mogę na sobie polegać, żeby wiedzieć, że jeśli się otwieram, idę do ludzi, to oni mnie nie zranią, nawet jakby chcieli, bo mam właśnie wewnętrznego wojownika, mam swojego ochroniarza i jestem po to tutaj dla siebie, żeby nie dać sobą grać czy przeginać w jakiś sposób wobec siebie. I tyle. Wtedy nie potrzebujesz uciekać, prawda? Nabierasz od razu odwagi, bo wiesz, że ty jesteś tym, kto cię ochroni w razie potrzeby. Ach, Ela mi przypomniała, dziękuję Eluniu, że na ostatnim live'ie była mowa o podróży do źródła. No tak, gdyby nie ten pośpiech, to pewnie bym na spokojnie pamiętała, a ponieważ był pośpiech i chciałam od razu przejść do tematu dzisiejszego live'a, to mea culpa, wybaczcie proszę
zrobimy podróż do źródła, kiedy już piąteczek. Już sobie to zapisuję, zaraz po live sobie to zapiszę i zrobimy podróż. Bo to jest piękna, prosta, w gruncie rzeczy, autohipnoza. Tu są jeszcze jakieś pytania, gdzie jest ciało bolesne, jak rozkręcić biznes w poczuciu obfitości. To akurat inne live może troszeczkę. W każdym razie, znowu tradycyjnie, poproszę, abyście wkleili te pytania, na które zależy Wam dostać odpowiedź pod live'em na YouTubie, w komentarzach. A tutaj mam jeszcze dwa ogłoszonka na koniec. Mamy już terminy combo, już ludzie się zapisują, więc jeśli jesteście zainteresowani przyjazdem do nas, do Portugalii na 10-dniowe w czasy z rozwojem, to zapraszam do kalendarza na stronie Master Your Life. Można sobie już rezerwować terminy. I również mamy ustawienia w Warszawie, ale to już praktycznie miejsca są wyczerpane w lutym. W marcu warsztaty dla kobiet, nie wiem jak jest z miejscami. I w marcu mamy jeszcze jedno miejsce na trening neurofeedbacku, a tutaj muszę dodać, że mamy tylko dwa treningi neurofeedbacku na razie zaplanowane na ten rok, bo tyle jest innych projektów, więc jeśli komuś gdzieś tam w sercu ten trening leży, to proszę weź pod uwagę, że marzec jest być może właśnie tym miesiącem, tym terminem dobrym dla Ciebie. Dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję, że jesteście, dziękuję za Wasze spostrzeżenia, za to, że się dzielicie sobą, za to, że możemy razem stawać się coraz bardziej wolni i pełni w sobie. Do zobaczenia. Pa, pa.